Dotarły do nas nowe ciekawe produkty firmy Go Zero, idealne na podróże. W tej chwili jest to taki mały powerbank, który może nawet doładować laptop do 2 pełnych cyklów. Ma możliwości ładowania przez panele solarne, które są także do kupienia od Go Zero. To można także ładować poprzez zapalniczkę w samochodzie czy kontakt 220 w domu. Co jest w zestawie? Oczywiście wspomniany powerbank z fajną rączką, bo taki leciutki to on nie jest. Ma możliwość w różnych standardach włączenia 220 czy tam innej mocy w danym kraju. Czyli na zwykłe, na 2 wtyczki, na tą angielską taką wtyczkę. Ma możliwość włączenia USB, AC. W tym miejscu pokazuje, jak jest naładowany. Ma systemy zabezpieczające żeby nie doprowadzić do pełnego rozładowania. Można po prostu zapalniczkę włożyć. Specjalne przejściówki są Go Zero, żeby podłączać inne sprzęty. Tam takie mają lampki specjalne. Oraz tu się wkłada zasilacz. Czy panele solarne, czy pod 220, czy wspomnianą kabel zapalniczki także. Co jest fajnego w tym sprzęcie? To, że jak się doprowadzi już na przykład, nie wiem, do jakiegoś zniszczenia tej baterii, jest to żelówka. Bardzo podobna do tej żelowych w samochodach. Są tu od góry 4 śruby, które po odkręceniu umożliwiają wymianę tego akumulatora, co jest w środku, który jest dostępny w ofercie Go Zero. Czy są jakieś zamienniki? Jeszcze nie próbowałem, ale pewnie jak dojdzie do tego moment, to na pewno będę to sprawdzał. Na razie trafił do mnie dzisiaj pierwszy dzień, więc będziemy go niedługo testować, szczególnie na majówce. Zobaczymy, jak będzie sobie radził z MacBookiem. Nie umieszkam o tym opowiedzieć. Co jest jeszcze w zestawie oprócz samego powerbanka? Kabel do ładowania, znaczy to zasilacz tak naprawdę, z przejściówką do właśnie Go Zero. Kabel do ładowania w kontaktach na przykład w Anglii. Przejściówka do podłączenia paneli solarnych, żeby go naładować właśnie od słońca. Instrukcja i co jest ciekawe, wszędzie jest opisane, by po wyjęciu od razu go naładować do pełna. Tak naprawdę wszędzie instrukcja, karteczka do instrukcji, wszędzie jest uwagi, żeby go przed pierwszym naładowaniem go naładować, i w instrukcji też tak naprawdę co którąś stronę jest opis, co zrobić, żeby utrzymywał pełną moc. Tak naprawdę to jest akumulator, który lubi być naładowany, tak jak każdy akumulator w samochodzie, więc im częściej go podłączamy, tym lepiej.